Ryszardem Boszkiem, prowincjałem ojców redemptorystów i ojcem profesorem Zachariaszem Szczepanem Jabłońskim, definitorem generalnym zakonu Paulinów na czele. Drogie siostry zakonne i wszyscy tu zgromadzeni oraz łączący się z nami dzięki Radio Maryja i telewizji Trwa. Po raz 18 gromadzimy się w bramach Jasnej Góry, w świętych progach naszej ojczyzny, u stóp Bogu Rodzicy Dziewicy Maryi, Matki Jezusa, od wieków czczonej w Częstochowie jako Matka i Królowa Polski. Ona dana nam jest przez Boga jako pomoc i obrona nasza. Przychodzimy w tej wielkiej rzeszy, aby tak jak potrafimy najlepiej oddać hołd naszej miłości i wdzięczności, aby złożyć i zawierzyć jej niepokalanemu sercu siebie, dzieło Radia Maryja, Kościół i Ojczyznę. Jesteśmy tu najmilsi dzięki mocnej wierze w Boga, oddaniu się Maryi niezmordowanej pracy apostolskiej, czcigodnych i umiłowanych przez nas ojców redemptorystów z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, dyrektorem Radia Maryja na czele. Najdrożsi ojcowie, dziękujemy wam za to wierne wydeptywanie ścieżek między Toruniem a Jasną Górą, za to prowadzenie ludu polskich miast i wsi, dzieci, młodzieży i dorosłych do sanktuarium narodu. Drogi nam ojcze dyrektorze i drodzy ojcowie, znani nam wszyscy z imienia i z głosu i z charakteru, my Paulini, stróże cudownego obrazu Matki Bożej. I myślę, że my wszyscy z serca wam dziękujemy za waszą obecność i za waszą służbę Kościołowi i narodowi.